kaześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A poza tym 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Każda przesyłka z piastem idzie szybko. Szybciej. I najszybciej. Polski Zakład Samochodowy Max Garage dokonuje wszelkich napraw elektrycznych i mechanicznych. Specjalizujemy się w naprawach automatycznych skrzyń biegów. Max Garage, 5 Tupper Avenue w Etobicoke, tuż obok skrzyżowania ulic Kipling i Horner. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Did you know that children's car seats have an expiry date? Did you know that a child's skull can fracture on impact at only 7 kilometers an hour? For tips on how to keep your family healthy and safe, visit healthycanadians.gc.ca. A message from the Government of Canada. Prezentując w dalszym ciągu relacje z ważnych wydarzeń polonijnych, jakie miały miejsce w ubiegłym roku, powracamy do 5. Polskiego Tygodnia w Windsor, który po 5 latach odbył się w dniach od 9 do 16 listopada. Dziś i w następnym programie za tydzień przedstawimy Państwu obszerne sprawozdania z bardzo bogatego programu imprezy. Reportaż, do którego komentarz opracowała Ewa Barycka, zrealizował producent ukazującego się na internecie programu Telewizja Detroit, Rafał Nowakowski. Jesteśmy spadkobiercami tysiącletniej Polski. Polski Tydzień w Windsor 2013. Sprawozdanie niniejsze dotyczy około 12-tysięcznej Polonii, 200-tysięcznego miasta Windsor w Ontario, najbardziej wysuniętego na południe skrawka ziemi kanadyjskiej, sąsiadującego przez rzekę z Detroit, USA. W dniach od 9 do 16 listopada 2013 roku, po przeszło 5-letniej przerwie, komitet organizacyjny składający się z przedstawicieli prawie wszystkich organizacji polonijnych w Windsor zorganizował 5. Polski Tydzień w Windsor 2013. Świętowano dwa doniosłe wydarzenia – 105. rocznicę osadnictwa Polonii w Windsor oraz 95. rocznicę wyzwolenia Polski spod zaborów. Polonijny festyn obejmował ponad 20 imprez promujących polską kulturę, historię, tradycję, jak również spotkania uniwersyteckie i biznesowe. Wystawa Sir Kazimierz Stanisław Gzowski, poniedziałek 28 października. Dwie znaczące imprezy odbyły się przed oficjalnym rozpoczęciem Polskiego Tygodnia. Pierwsza to otwarcie wystawy o Sir Kazimierzu Stanisławie Gzowskim, naszym najwybitniejszym Kanadyjczyku polskiego pochodzenia, w 200. rocznicę jego urodzin. Nastąpiło ono 28 października w Lady Library naszego uniwersytetu, a tydzień później, 4 listopada, w siedzibie Urzędu Miasta Windsor. Dużym zaskoczeniem jest fakt, jak wiele osób oglądających tę wystawę nie zdawało sobie sprawy z ogromnej spuścizny, jaką pozostawił po sobie ten wybitny człowiek. To dzięki niemu mamy dzisiaj wspaniały park Niagara Falls, czy do dziś w eksploatacji międzynarodowy most kolejowy łączący Fort Erie i Buffalo, USA. Spotkanie z radnymi miasta, poniedziałek 4 listopada. Drugą imprezą, która odbyła się w poniedziałek, było przedstawienie programu Polskiego Tygodnia 2013 i zaproszenie do uczestnictwa w nim społeczności windsorskiej w czasie obrad Rady Miejskiej. Wydarzenie to było szczególnie ważne ze względu na 13-letnie partnerstwo naszego miasta z Lublinem oraz przygotowany wspólnie z Urzędem Miasta programu pobytu wiceprezydenta Grzegorza Siemińskiego,
który złożył oficjalną wizytę w Windsor w czasie Polskiego Tygodnia. Młodzież w strojach ludowych z zespołu Tatry wręczyła radnym upominki. Piękne programy Polskiego Tygodnia, broszury o Kazimierzu Stanisławie Gzowskim z polską słodką wkładką. Zaprezentowano na dużym ekranie życzenia od prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka oraz promocyjną reklamę Polskiego Tygodnia. Z okazji jubileuszu 105-lecia osadnictwa Polonii w Windsor oraz obchodów Polskiego Tygodnia w Windsor wszystkim Państwu składam serdeczne życzenia oraz wszelkie pomyślność. Bankiet rocznicowy, sobota 9 listopada. Oficjalne otwarcie Polskiego Tygodnia odbyło się w sobotę bankietem rocznicowym w estetycznie udekorowanej barwami narodowymi sali ponad 80-letniego Domu Polskiego. Uczestnikami bankietu byli konsul Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Janik z Toronto, Honorable Jeff Watson, nasz poseł federalny, nowo wybrany poseł prowincjonalny Percy Hartfield, Windsor-Tecumseh oraz radni miasta Drew Dilkins, przewodniczący IRC oraz Ellen Halberstadt. Wprowadzone sztandary przez harcerzy 5. drużyny ZHP w Windsor poprzedziły odśpiewanie hymnów narodowych. Po przedstawieniu VIP-ów wystąpił znany w Kanadzie, USA i Polsce zespół pieśni i tańca Tatry. Młodzież pięknie prezentowała się w narodowych strojach w polonezie, a zakończyła występ mazurem. Po oficjalnych przemówieniach wiązankiem piosenek zaprezentowały Polskie Nadzieje, czyli trójka rozśpiewanych dzieci rodziny Zalewskich. Jak zawsze szczególnie ważne było podziękowanie wszystkim organizatorom Polskiego Tygodnia w Windsor, w szczególności jego licznym sponsorom. Podkreślano wkład Polonia Center Incorporated w Windsor, głównego sponsora imprezy, którego dotacje stanowiły blisko 40% budżetu. W kolejnej części programu artystycznego wystąpił młody, zaledwie 12-letni pianista Derek Schlauer z Detroit, który zagrał wiązankę utworów fortepianowych. Nie zapomniano też o osobach szczególnie zasłużonych dla Polonii, wręczono złote medale stulecia Polonii w Windsor następującym osobom: Drew Dilkins, Marii Filarskiej, Annie Krysa oraz Danucie Kuś. Program artystyczny zakończyła grupa teatralno-wokalna Płomień, wiązanką patriotycznych piosenek, zawsze serdecznie przyjmowanych przez publiczność. Wielu uczestników podkreślało pięknie przygotowaną salę, znakomite polskie potrawy i sprawnie poprowadzony program przez Katarzynę Dziedzic, byłą Miss Canada International. Uroczystości 11-listopadowe, niedziela 10 listopada. Niedziela rozpoczęła się od uroczystej mszy świętej za ojczyznę odprawionej w kościele Świętej Trójcy, celebrowanej przez proboszcza księdza Zbigniewa Sawickiego z udziałem naszych zasłużonych weteranów, pocztów sztandarowych, organizacji polonijnych i licznie zgromadzonej Polonii. Pięknie prezentowała się młodzież, członkowie zespołu Tatry w tradycyjnych kostiumach oraz harcerze w mundurach. Następnie na cmentarzu pod pomnikiem polskich weteranów złożone zostały wieńce i odmówione modlitwy. Obecna pani minister Honorable Teresa Pirusa, Windsor West, zwracając się szczególnie do młodzieży, podkreśliła, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o naszych weteranach, których jest coraz mniej wśród nas. Nadmieniła, że pochodzi z miejscowości w pobliżu Monte Cassino, tak ważnym miejscu dla Polaków. Uroczystość prowadził bardzo sprawnie Cezary Dobosz, drużynowy w ZHP, ze swoimi harcerzami. Po cmentarzu kolejne wieńce złożone zostały przed pamiątkową tablicą weteranów przy Domu Polskim. Coroczna Akademia 11 listopada odbyła się również w Domu Polskim. Kanadyjczycy pamiętają, że 11 dnia, 11 miesiąca o 11 godzinie 1918 roku zanikły działania wojenne. My Polacy pamiętamy, że 95 lat temu Polska odzyskała niepodległość, czekając na to 123 lata. Przypomniano, że Kanada odegrała szczególną rolę, pomagając wyszkolić 22 tysiące żołnierzy Błękitnej Armii Hallera, która walczyła o wyzwolenie Polski spod zaborów. Sala wypełniona była po brzegi. Po wprowadzeniu sztandarów około 200 gości i wykonawców odśpiewało hymny narodowe. Dzieci ze Szkoły Języka Polskiego przedstawiły recytację historyczną. Na sali byli ich rodzice i nieliczni już weterani, którzy otrzymali od uczniów kwiaty.
Wystąpił też Polskie Nadzieje, tym razem w strojach ludowych, Chór Świętej Cecylii, a także młodsza grupa Tatr. Występy zakończyła grupa Płomień, wiązanką piosenek wojennych, a Marsz Polonia odśpiewany został entuzjastycznie przez wszystkich obecnych na zakończenie uroczystości. Piękny patriotyczny program przygotowała i prowadziła Dorota Zalewska, przewodnicząca Komitetu Kulturalno-Oświatowego. We wtorek odbyła się kolejna doniosła uroczystość podniesienia polskiej flagi na maszt przy Urzędzie Rady Miasta Windsor. Uroczystość kolejny raz sprawnie poprowadzili nasi harcerze z zachowaniem stosownej procedury. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat polska flaga narodowa przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wzniosła się na wysoki maszt dumnie powiewający obok flagi kanadyjskiej.